Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Michał Syska, reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej im. Fernando Lessora i chciałem Państwa bardzo serdecznie powitać na kolejnym już spotkaniu dyskusyjnym organizowanym wspólnie z Fundacją im. Friedricha Eberta dzięki gościnności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Za tą gościnę bardzo chciałem jeszcze raz podziękować. To jest kolejna z cyklu debat ekonomicznych, który rozpoczęliśmy w roku ubiegłym w dyskusją o dekadzie po kryzysie. Potem dyskutowaliśmy o alternatywach dla neoliberalnego paradygmatu. Podczas jednej z ostatnich konferencji rozmawialiśmy o uberyzacji pracy, a dzisiaj rozmawiamy o miernikach rozwoju, o tym, czy jesteśmy skazani na PKB, czy ten PKB jest najlepszym miernikiem. Bardzo się cieszę, że zaproszenie do udziału w dzisiejszej rozmowie przyjęło tak zwane Integrono. Chciałem serdecznie przywitać i podziękować za przybycie i przyjęcie naszego zaproszenia pani profesor Elżbiecie Mączyńskiej, gospodyni tego miejsca. Organizatorem jest pan przewodniczący, a ja tu się czuję teraz gościem. No. Dobrze, to na najbliższe kilkadziesiąt minut, półtorej godziny pani profesor jest także gościem. Jest oczywiście prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ekonomistką związaną ze Szkołą Główną Handlową. Bardzo chciałem podziękować panu Piotrowi Kuczyńskiemu, który także nie po raz pierwszy gości na naszych dyskusjach i bardzo się cieszę, że ponownie przyjął pan. Dobry, pan Piotr Kuczyński jest zapewne Państwu znany jako komentator, analityk rynkowy, do niedawna związany z jednym z domów inwestycyjnych, a obecnie doradzający jednemu z kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwestiach ekonomicznych. Bardzo dziękuję za... i członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Został prawie honoris causa, można powiedzieć, bo ekonomistą nie jest, trzeba wyjaśnić. I zanim przejdziemy do dyskusji, chciałem jeszcze oddać głos pani dr Barbarze Szelebie z Fundacji im. Friedricha Eberta, instytucji, bez której to spotkanie nie byłoby dzisiaj możliwe. Dzień dobry Państwu, dziękuję Michale. I z mojej strony chciałam tylko również Państwa serdecznie przywitać i wyrazić nasze zadowolenie i radość, że udaje się w tym roku kontynuować tę serię spotkań, które z powodzeniem słyszałam na odbyciu, byłoby maszynistów do pracy, tutaj się już odbywały. Bardzo dziękuję panu profesor i Polskiemu Towarzystwu Ekonomicznemu za współpracę i kolegom z Ośrodka Myśli Społecznej Ferdynanda za tę inicjatywę i również za współpracę. Życzę nam, jestem pewna, że to będzie bardzo ciekawa dyskusja. Dziękuję bardzo również panu Piotrowi Kuczyńskiemu, panu profesorowi jeszcze raz. I proszę uczestników i uczestniczki o podpisanie listy obecności. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na początek chciałem też króciutko powiedzieć, dlaczego wybraliśmy ten temat, bo jakby przyczynki do tej rozmowy są dwa. Jeden jest materialny, namacalny, czyli publikacja, która okazała się staraniem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, czyli przekład na język polski raportu profesora Szkiblica i jego współpracowników, raportu wydanego przez OECD. Poza PKB, co ma znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Ten dokument jest do bezpłatnego pobrania w formie elektronicznej na stronie PT, do czego bardzo serdecznie zachęcam. I to jest pierwszy przyczynek. Drugi przyczynek jest taki, że ta kwestia pomiaru rozwoju, czy też wpływu dominujących mierników na politykę gospodarczą, to opinia, która pojawiała się na naszych poprzednich spotkaniach, zwłaszcza w tych momentach, kiedy rozmawialiśmy o wzroście gospodarczym i ochronie klimatu i wyzwaniu klimatycznym. Wtedy podczas jednej z naszych dyskusji rozgorzała bardzo, bardzo ożywiona wymiana zdań na temat wzrostu, postwzrostu i właśnie tego, czy PKB jest tym z najlepszych mierników rozwoju. Więc to są jakby dwa przyczynki. My też tę debatę traktujemy nie tylko jako debatę ekonomiczną, ponieważ chcielibyśmy także porozmawiać o
kwestii mierzenia rozwoju, także o jego wymiarze społecznym, ale także politycznym. Bo to jak się mierzy rozwój, ma też wpływ na decyzje polityczne i ma swoje także polityczne konsekwencje, nie tylko ekonomiczne, nie tylko społeczne. Tradycją naszych spotkań jest to, że najpierw ja zadaję takie pytania wstępne naszym gościom, a potem Państwa zapraszam do rozmowy i dzisiaj będzie tak samo. Pytanie właściwie jest zawarte już w tytule naszego dzisiejszego spotkania, ale chciałbym to pytanie do naszej panelistki, naszego panelisty jakby podzielić na dwie części. Znaczy po pierwsze chciałem w tej pierwszej sesji chciałem się zapytać, co jest nie tak z PKD, że zastanawiamy się, dlaczego powinniśmy szukać innych mierników. A potem w drugiej turze poprosiłbym Państwa o wskazanie elementów, które powinny składać się na bardziej racjonalne, czy bardziej pożądane właśnie z przyczyn społecznych, ekonomicznych, czy politycznych mierniki rozwoju. Więc w tej części chciałbym Państwa się zapytać, co jest nie tak z PKD, że spotykamy się dzisiaj, poświęcamy tutaj ten czas, żeby o tym rozmawiać i zacząłbym od Pani Profesor Łączewskiej. Proszę Państwa, tutaj jeszcze taka techniczna uwaga, jak chcemy, żebyśmy byli słyszalni, to musi być suwak do góry, a ci, którzy kończą mówić, to ten suwak w stopce do dołu. Proszę Państwa, To dzisiejsze spotkanie chciałam Panu Przewodniczącemu i Państwu pogratulować tego, że w ogóle się tym zajmujemy. Bo ten problem pomiaru staje się problemem bardzo, bardzo gorącym i coraz trudniejszym. I w zasadzie my nie mamy dostatecznie, my ekonomiści, nie tylko ekonomiści, bo sprawa wychodzi poza obszar ekonomii, należy tego dostatecznie satysfakcjonującego rozwiązania i obecnie w świecie trwają próby ukierunkowania działań naszych na rzecz takiego nowego modelu gospodarki, właściwie świata gospodarczego, który się nazywa postwzrostowy model, post-PKB-owski model, a tutaj w tym raporcie określony jako poza PKB. I tu jest podtytuł ważny, bo podtytuł tego raportu mierzmy, co ma znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Skoro pada pytanie, co jest nie tak z PKB? Ja bym powiedziała, że nie tyle nie tak jest z PKB, ile z tym, jak my, ludzie, politycy, gospodarczy traktujemy tę miarę. Otóż miara ta od początku miała pecha. Jeszcze ona nie istniała, nie była stosowana przed II wojną światową. Dopiero w czasie II wojny światowej władze Stanów Zjednoczonych zażyczyły sobie takiego obrazu tego, co się w gospodarce światowej stało pod wpływem wielkiego kryzysu lat międzywojennych, tego kryzysu 29-33. No i powołano grupę pod kierunkiem pana profesora Kuzneca, to jest noblista późniejszy, który miał zaproponować jakiś miernik, który pokaże, jaki dół nastąpił pod wpływem tego wielkiego kryzysu. I ta grupa opracowała, to wtedy to się nie nazywało produkt krajowy brutto, tylko opracowała miernik pod tytułem dochód narodowy. I autor tego przedsięwzięcia zastrzegał, że to powinna być miara rynku i gospodarki, ale miara, która pokazuje tylko społecznie użyteczne działanie. Zastrzegał. W tej chwili chyba się w grobie przewraca, jak patrzy, co się z tą miarą PKB dzieje. Bo rozszerzono, znaczy zmieniono nazwę, po pierwsze PKB, jakbyśmy sondę uliczną tu zrobili na Nowym Świecie, co to jest PKB, nie jestem pewna, czy wszyscy umieliby ten skrót rozszyfrować. Produkt krajowy brutto. Dlaczego brutto? Dlaczego krajowy? No to co wytworzyliśmy w kraju. Dlaczego brutto? Bo tam jest amortyzacja.
Czyli, ale to jest wartość nowo wytworzona, ale tylko taka, która przechodzi przez rynek. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Dlatego tak ciągle powtarzany jest ten dowcip, pytanie pana profesora Samuelsona, też noblisty, który prowadząc wykład z ekonomii zadał studentom pytanie, co się stanie, jak profesor ożeni się ze swoją gospodarzą. No studenci tam kombinowali różne dowcipne, jak to studenci odpowiedzi dawali, ale odpowiedź dał sam pan profesor, powiedział, po prostu spadnie PKB. Dlaczego? Dlatego, że PKB to jest nie tylko wartość nowo wytworzonych produktów, ale jak to jest nowo wytworzony produkt, ten żakiet, to odejmujemy materiał, jeśli ten materiał, tkanina, została wytworzona w roku minionym, bo to jest za dany okres. I teraz, jeżeli ja sama ten żakiet uszyję, to moja praca nie powiększy PKB. Czyli na pana pytanie, panie przewodniczący, co jest nie tak z PKB, to ja bym powiedziała po pierwsze, co jest nie tak z naszą interpretacją. Czyli trzeba mieć od początku świadomość, że to jest miara, która wyraża tylko to, co przechodzi przez rynek. W największym uproszczeniu można powiedzieć, że to jest wartość nowo wytworzona, czyli suma naszych płac, bo wytwarzamy, więc dostajemy płace, plus zysków tych, którzy wkładają kapitał. To jest duże uproszczenie i tu moi koledzy ekonomiści mogliby mi tutaj zaczepiać mnie po tym, ale uważam, że to oddaje istotę PKB. Dlaczego od 2014 roku jaśnie panująca nam Unia zażyczyła sobie, żeby do PKB wliczyć prostytucję i szarą strefę, narkotyki i tak dalej? Dlatego, że tam są te dwa elementy, i zyski, i płace. Prostytutka otrzymuje wynagrodzenie, a ktoś, kto zarządza tym biznesem, ma zyski. Więc taka jest prosta odpowiedź, ale taka interpretacja i takie poszerzenie PKB jest sprzeczne z ideą, jaką miał Kuznets, żeby mierzyć tylko dobra społecznie użyteczne. Więc można by było sobie wyobrazić, im więcej tych nieużytecznych dóbr, tym bardziej będzie wzrastał PKB. Tylko i właśnie to tylko. I teraz co jest nie tak? Czyli w związku z tym może dochodzić do wzrostu gospodarczego, ale temu wzrostowi nie będzie towarzyszył postęp społeczny, a nawet może dochodzić do degradacji społecznej. Bo jak będzie coraz więcej narkomanów, przestępców, morderców płatnych, przy tym podejściu płatny morderca też powiększa PKB, bo ma płacę za zamordowanie człowieka. Więc jeżeli im więcej tego typu zjawisk, tym większy PKB, ale tym większa degradacja społeczna, tak? I druga rzecz, ekologia. Ekologia, czyli może być wielki PKB, przyrost, ogromna produkcji, ale ogromne zanieczyszczenie i zniszczenie środowiska. Czyli taki model gospodarki, gdzie jest wzrost PKB, tu mamy plus, ale nie ma postępu społecznego i nie ma postępu ekologicznego, tam mamy minusy, to jest dziki wzrost gospodarczy. Po prostu dziki wzrost gospodarczy. Jak się dobrze przyjrzymy naszej transformacji, to przez długie lata był dziki wzrost gospodarczy, na początku zwłaszcza. Więc natomiast może być, i teraz tu trzeba rozróżnić wzrost gospodarczy od rozwoju społeczno-gospodarczego. Wzrost gospodarczy jest tylko tą kategorią rynkową, ekonomiczną, a rozwój społeczno-gospodarczy to jest kategoria szersza, która uwzględnia i postęp społeczny, i postęp ekologiczny. Dopiero jak mamy we wszystkich tych trzech filarach plusy, to możemy mówić o trwałym, harmonijnym rozwoju społeczno-gospodarczym. Ja nie mogę słuchać, jak politycy, a nawet dziennikarze mówią synonimicznie, mówią, mamy wzrost, mamy rozwój. Tymczasem możemy mieć wzrost, nie mając rozwoju, a możemy się nawet cofać w rozwoju, czyli działać niekorzystnie na rzecz naszej jakości życia. I to się dzieje. To zresztą się dzieje. I teraz hasło tej książki, teza zasadnicza, jest taka.
A proszę to wziąć do siebie. Jak nas mierzą, tak postępujemy. Jak nas mierzą, tak pracujemy. Proszę Państwa, w tej chwili w szkolnictwie wyższym jest wielki problem pomiaru. Jest tak zwana punktoza, grandoza i testoza. Bo właśnie ludzie, jak organizowaliśmy tu 10. kongres, tu Państwo mają biuletyn, to większość telefonów, na jakie odpowiadałam, za ile punktów będą referaty i gdzie będą referaty. Mniej ważne było, czy kongres jest ważny, czy to jest ekonomiści dla rozwoju właśnie. Nie dla wzrostu, tylko dla rozwoju. To jest hasło, dlatego też szczególnie dziękuję, że Państwo się zajęli tym problemem PKB, bo to koresponduje też z naszym tym biuletynem, gdzie hasło było ekonomiści dla rozwoju właśnie. I teraz pracownicy naukowi zaczynają tak działać, jak nas mierzą. Czyli jeżeli na przykład dwóch, jak jest autorów i pisze tekst i za każdy tekst nadam, każdy z nich ma 40 punktów pod warunkiem, że są z innych uczelni. No to nie dobieram sobie kolegi z SGH, tylko szukam kolegi. No przecież to jest zgroza, proszę Państwa. To jest zgroza. To jest niszczenie naprawdę podstawowych idei nauki. Już nie mówię o innych zgrozach, które się z tą punktozą i testozą. Nasze dzieci w szkołach tym punktami, testami są zakażeni. I to rzutuje fatalnie na ich przyszłości, od przedszkola począwszy. Więc proszę Państwa, nie wszystko, co można, to kiedyś już przypisywane to jest Einsteinowi, jest spór, czy to rzeczywiście on powiedział, ale żyjemy w świecie, gdzie jest coraz więcej, gdzie to, co umiemy policzyć, coraz mniej się liczy, a coraz bardziej się liczy to, czego nie umiemy policzyć. Dlatego już przecież w 1968 roku brat prezydenta Kennedy'ego, Robert Kennedy, powiedział, że PKB mierzy wszystko. Tu jest ten wielki cytat, proszę przeczytać, on jest poruszający. Napalm, granaty, czołgi, wysypywaną sól, więzienia też powiększają PKB, bo są tam płace i zyski. Natomiast jest to miara, która mierzy wszystko oprócz tego, co sprawia, że warto żyć, że życie ma wartość. Co to znaczy? Że nie możemy poprzestać na PKB. Ja bym nie chciała, żeby na PKB wieszać psy, bo ta miara jest niczemu niewinna. Z miarą jak z nożem. Noża można zabić, nożem można wisielcowi uratować życie, przecinając pętlę. Więc my jesteśmy winni złemu potraktowaniu PKB. Raz, że poszerzyliśmy o te antydobra, czyli on mierzy nie tylko dobra rynkowe, ale i antydobra. A drugi raz, z drugiej strony uznaliśmy, że to jest miara jakości życia i stał się fetyszem. Otwieramy radio PKB, a Kowalski nic z tego nie rozumie, czy 3,6, czy 4,2, czy 4, to jemu jest dokładnie wszystko jedno, bo PKB nie da się do garnka włożyć. Ale on, jeżeli jemu się powie, że to jest jego płace i zyski, to już bardziej przemawia. I teraz jest mnóstwo prac, które my wykonujemy, a które nie powiększają PKB. Państwo cokolwiek robicie, wolontariat, różnego rodzaju prace nieodpłatne, to nie powiększa PKB, a niekiedy ma szalenie dużą wartość społeczną. I dlatego, co jest nie tak, ostatnie i kończę. I jeszcze to nie tak, to pytanie, co jest nie tak, coraz bardziej staje się aktualne i gorące, bo czwarta rewolucja przemysłowa, która czeka, żebyśmy ją wpuścili, a my często za bariery jakieś stawiamy. Przypominam, że pierwsza, symbolem pierwszym to rewolucja, to jest maszyna parowa, czyli XVIII wiek. Symbolem drugiej jest żarówka, czyli przejście od wieku pary do wieku elektryczności, przełom XIX i XX wieku. Symbolem trzecim jest komputer, połowa ubiegłego wieku, a teraz mamy symbolem czwartym jest sztuczna inteligencja, gdzie się łączy ten potencjał fizyczny, komputer na przykład, z programem cyfrowym i także technologie biologiczne, wszczepialne, to, że na przykład laptop rozpoznaje nas na podstawie twarzy naszej.
I czyli proszę Państwa, ta rewolucja przynosi coraz więcej rodzajów działalności, które wymykają się pomiarowi, niemierzalne są. No jak pomierzyć, że mamy WhatsAppa, Skype'a, a nawet maila, że możemy nie jechać gdzieś, tylko zamailować. Czy to ma wpływ na jakość naszego życia? Oczywiście, że ma, ale na PKB nie znajduje należytego odzwierciedlenia. Czyli podsumowując, kilka przyczyn składa się na to, że z PKB jest coś nie tak. Po pierwsze, poprzez interpretacje nieuprawnione popsuliśmy tę miarę. Po drugie, od początku było wiadomo, że to jest miara, która mierzy tylko część naszej aktywności, tylko tę aktywność rynkową, to jest ta gosposia, profesor. I po trzecie, nowe pojawiają się zjawiska, coraz więcej, prorocze to było ze strony Einsteina, że jest coraz więcej naszych działań, które wymykają się po prostu pomiarowi. I teraz jest taka książka pani Coyle, która PWN wydał i która się nazywa Tajemniczy PKB, czy coś takie, krótka historia PKB. O, emocjonująca. Emocjonująca, tak. I ona właśnie tam pokazuje, że ona tam stawia taką tezę. Ja chciałam, kończąc, Państwu to podrzucić, że tak powiem, że są obszary, kiedy nie wliczamy czegoś w PKB, a w gruncie rzeczy to powinno być wliczane, na przykład praca domowa, czyli ugotowanie zupy pomidorowej, mój wysiłek nie powiększa PKB, a jak zjem zupę pomidorową w restauracji, to powiększa PKB. Czyli w tym sensie możemy mówić, że PKB jest zaniżone, bo rzeczywistość gospodarcza jest inna. Ale z drugiej strony, jak na to popatrzeć, jak to działa na jakość naszego życia, to PKB jest zawyżone. Bo jeżeli tam wrzucamy wysypywaną sól na ulicę i niszczenie środowiska i tak dalej, brak tych kosztów i efektów zewnętrznych, który sprawia, powinny być odjęte od tego PKB, a nie są. Więc czyli z jednej strony PKB jest zawyżone, drugiej może być zaniżone. Są dwa różne trendy. I dlatego jeszcze raz gratulacje, że Pan podjął się tego, Panie Przewodniczący, tego tematu, bo myślę, że my musimy jako ludzie domagać się, żebyśmy byli, żeby te miary były dostosowywane. My naukowcy protestujemy przeciwko punktozie z różnym skutkiem, ale niestety często przegrywamy, ale każdy z nas. No bo to się wiąże z całą polityką społeczno-gospodarczą. Jeżeli kobieta wychowuje dziecko, a nawet mężczyzna wychowuje dziecko, a jego praca związana z wychowaniem dziecka nijak nie powiększa PKB, to czy tak powinno być? Ja nie wiem, ja uważam, że nie akurat. I w związku z tym świat, zostawmy to PKB, niech ono sobie będzie jako będzie. Pracujmy nad nim, żeby doskonalić, ale równocześnie szukamy dodatkowych miar, które jakby wyprostują to PKB, pokażą, że PKB to nie wszystko. No ktoś kiedyś powiedział, że PKB to nie wszystko, ale bez PKB nie ma niczego. I to prawda, bo trzeba najpierw tort wypiec, żeby tort podzielić. Tym niemniej jednak istotne jest, co się na ten tort składa. Bo jeżeli w tym torcie będzie dużo zarazy albo łyżka dziegciu w beczce miodu, no to wtedy mamy problem z jakością życia i tym, czy rzeczywiście mamy rozwój, czy tylko wzrost i to dziki wzrost gospodarczy. Posłów i dziennikarzy trzeba by było na to uczulić, żeby nie traktowali jako synonimy coś, pojęć, które synonimami nie są. Czyli nie wolno mówić, że rozwój i wzrost, rozwój, wzrost wymiennie dostosować, bo to jedno jest czymś innym niż to drugie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja oczywiście nie będę tak wymowny jak pani profesor. Przepraszam. Nie, ale we mnie odzywa. Bardzo dobrze, ale ja jestem wdzięczny. Pani powiedziała wszystko to, czego ja nie mógł powiedzieć. W związku z tym jestem zachwycony, że nie muszę wchodzić w buty ekonomisty. No, ja jestem prostym inżynierem, magistrem, inżynierem elektronikiem i tyle. Ja bym powiedział w ten sposób, że
Dla mnie od kilkunastu lat, tutaj, ja pamiętam nawet w tej sali chyba żeśmy kiedyś o tym mówili, o Interregnum. Coś to gra, czy nie? Nie w tej sali, ale było takie spotkanie. Prawda? Uczestniczył i... No właśnie, no właśnie. Bo moim ulubionym, demokracji moim ulubionym tematem jest właśnie Interregnum, czyli okres, w którym przyszło nam wszystkim żyć. Widzę dużo młodych ludzi, to szczególnie oni są biedni w tym Interregnum. Gdzie jeden król umiera, drugi król gdzieś tam się urodzi, ale go jeszcze nie ma. My jesteśmy w środku. Ci królowie to są oczywiście systemy gospodarcze. Jeden gdzieś się rozwala zupełnie na naszych oczach, a drugi gdzieś tam powstaje nie wiadomo jak. To była jasna sprawa, wcale niekoniecznie musi to być lewicowy system, może być bardzo prawicowy, ja nie wiem jaki będzie. Ale wiadomo, że żyjemy właśnie w tych ciekawych czasach. No i znacie to chińskie przysłowie, nie będę powtarzał, bo wiadomo jak to jest. Interregnum między innymi się cechuje tym, ja nie zapominam o PKB, zaraz do niego wrócę. Się cechuje tym, że mamy potężny wzrost populizmu, czyli tego odruchu warunkowego na lata neoliberalizmu, prawda? Bo to jest normalne odbicie w drugą stronę, czyli wejście w kierunku populizmu. Jest taka fajna książka, którą ostatnio czytałem, tureckiej dziennikarki, nie wiem, pewno Państwo znacie, a może nie. To jest Jak utracić kraj, 7 kroków od demokracji do autorytaryzmu. Po angielsku oczywiście ona jest, więc chyba nie ma polskiego tłumaczenia. Znakomita książka, rada przeczytać. No i właśnie ten populizm prowadzi do takich panów u władzy jak Erdoğan, jak Rodrigo Duterte w Filipinach, jak Jair Bolsonaro w Brazylii, jak pan Trump w USA, jak pan Orban na Węgrzech, jesteśmy blisko. Pan Kaczyński oczywiście również w Polsce. Ale to nie tylko to. Młodzi ludzie w bardzo wielu miejscach są kompletnie bez pracy. Zobaczcie, co się dzieje w Indiach. Tam 50% młodych ludzi po prostu nie ma pracy i nikt im mieć nie będzie. Tam się nie mówi, bo wzrost gospodarczy, właśnie PKB. PKB w Indiach rośnie wspaniale, cudownie, to że młodzi ludzie są bez pracy. I to w południowej Europie jest podobnie. Sytuacja jest podobna. Te kryzysy różnego rodzaju rynkowe, gospodarcze, które trafiały w świat od 2001 roku mniej więcej, to co kilkanaście lat. Być może jesteśmy w trakcie jakiegoś, nie wiem czy tak będzie, czy nie, bo ten koronawirus to może być wielki hoax, a być może oczywiście jest to coś poważnego, tego jeszcze nikt nie wie, a wirusologiem nie jestem. W każdym razie i można było jeszcze wiele elementów przytaczać dla scharakteryzowania tego okresu, który ja nazywam interregnum i który prowadzi do przewartościowania bardzo wielu elementów, bardzo wielu pojęć. Być może również do pojęcia PKB, być może również. Pani profesor znakomicie opisała, jak to wygląda na przykładzie profesora Samuelsona. No chyba on by się dzisiaj nie prześlizgnął z powodów poprawności politycznej. Jak to do sposia, no jak? Może powiedzmy to w inny sposób, taki na przykład, że jest potop, czy tam powódź, czy albo pożar i palą się domy, całe osiedle się spaliło albo zalało całe osiedle, ale tak, w którym nie było produkcji, bo chyba produkcja więc inaczej by to wyglądało. No i co w związku z tym się dzieje? No PKB wzrośnie. Dlatego, że trzeba odbudować to osiedle. Trzeba wyposażyć to osiedle. Trzeba kupić meble. PKB wzrośnie, a dramat jest totalny. I choroby powiększają PKB. I choroby powiększają PKB. Zauważcie Państwo w tej książce, o której tutaj mówimy, którą wydało PTN. Nawiasem mówiąc, Stiglitz stworzył ten swój zespół, jak ja dobrze pamiętam, no chyba w książce też o tym jest. Jego, tak. Właśnie. Ale ja wejdę panu w sobie, bo jest taka książka, która się nazywa Błąd pomiaru i właśnie Stiglitza i Sena, dwóch noblistów, to jest pierwszy raport. A ten raport jest drugi, tutaj o tym piszemy. 2004-2009 zdaje się, jest ten. Tak, to Sarkozy.
No właśnie, Sarkoziego, to jest, dlaczego mówię, że to jest dosyć dziwne, no bo Sarkozy przecież był też klasycznym neoliberałem, absolutnie klasycznym. A był na tyle rozsądny, że widział, że coś jest nie tak i zlecił tego typu, zlecił, zaporządkował, bo nie wiem, na jakiej zasadzie, to powołał, właśnie. Więc i tak to wygląda. I teraz wracając do tej naszej powodzi, czy tam naszego pożaru, mało tego, że to odbudowanie powiększy PKB, mimo że powstało potężne zniszczenie, ludzie cierpieli, to jeszcze przy okazji ci, którzy będą to odbudowywali, sprzedawali wyposażenie i tym podobne rzeczy, na tym bardzo zarobią. I też w tej książce jest, że po kryzysie 2007-2008, czy tam 2007-2009, zależy jak to sobie chciał to podzielić, przez następne 3 lata 91% dochodów poszło do grupy najbogatszych, którzy zarabiają najbogatszego 1%. 91% dokładnie tu podają. Więc mało tego, że rośnie PKB, to jeszcze zostanie podzielony tak, że ci, którzy stracili, którzy ucierpieli, niewiele na tym zyskają, zyskają ci, którzy byli i tak bardzo bogaci. Więc widać, że z tym PKB jest zdecydowanie coś nie tak i jest oczywiste, że trzeba próbować znaleźć inne miary. Te inne miary, ja tutaj mam kilka tych miar dopisanych, jeszcze do tego pewnie dojdziemy, więc nie będę na ten temat mówił, ale oczywiste jest, że trzeba rzeczywiście coś znaleźć, jakąś inną miarę, tak się wydaje. Chociaż to proste to nie jest, bo to jest proste, że się mówi na z katedry, że się mówi na uniwersytecie, że się mówi akademii. No to jest proste, ale zmusić do tego polityków, żeby stosowali tego typu miary jakieś bardziej wydumane, wymyślone, będzie niezwykle, ale to niezwykle trudno. To musi nastąpić coś, co byłoby kryzysem nieporównywalnym do tej pory z niczym, nawet z wielką depresją, żeby zmienił się sposób rozmowania. Ja nie wierzę w racjonalne przekonanie polityków, żeby zastosowali na przykład inne miary, o których to pani profesor na pewno za chwilę powie, które są tutaj ładnie opisane w tej książce postępu i rozwoju ludzkości. Wydaje się to nieprawdopodobne. Jest jeszcze jeden element w tym, że moim interregnum, to znaczy sztuczna inteligencja, o której pani profesor wspominała, i której ja się bardzo różnię w stosunku do wielu moich kolegów w ocenie jej skutków tejże sztucznej inteligencji. Warto przeczytać, jeżeli Państwo nie czytali, to zalecam Nika Bostroma, Superinteligencja, bardzo ciekawa książka, gdzie on opisuje różne możliwości rozwoju sztucznej inteligencji. On nie jest skierowany w jedną stronę, to jest bardzo cenne w tej książce, no jest dosyć trudne, nie jest łatwy język, ale warto to przeczytać. No jest dużo książek na ten temat. Na przykład taka jest Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chyba też po angielsku, nie pamiętam czy po polsku, czy po angielsku. No i tam autor Amerykanin przedstawia znakomicie, jak się rozwija, jak będzie się rozwijała sztuczna inteligencja i do 3/4 się z nim zgadzam, a potem wpada w idealizm z powodu tego, że chorował na raka i w ogóle już widzi same jasny widnokrąg przed sobą, że ludzie się dogadają, będzie pięknie, cudownie. Więc ostatnich dwóch rozdziałów radził mnie czytać, to jest sensowne, to duch mnie. Ale pierwsze, tak, i na czym ja się różnię z moimi kolegami, wieloma moimi kolegami, może tak, że oni twierdzą, szczególnie demografowie, twierdzą, że za 20-30 lat będzie nas mniej, będzie nas mniej. I nie będzie rąk do pracy. A ja twierdzę, że sytuacja będzie zupełnie odwrotna. A ja się z tym zgadzam. Że nie będzie pracy do rąk, dla rąk, po prostu. Że sztuczna inteligencja, bo to się mówi tak, sztuczna inteligencja, inaczej, były dorożki, prawda? Były dorożki, powstały samochody. No wydawałoby się, że dorożkarze pójdą do domu bezrobotni, nie będą mieli pracy. No, przekwalifikowali się na kierowców taksówek, samochodów i tak dalej. I na ten sam sposób usiłuję wielu moich kolegów prowadzić rozumowanie, że powstaną roboty,
No to te roboty będą wymagały konserwacji, naprawy, oprogramowania, tylko oni nie biorą pod uwagę tego, że jak powstanie ta GAI, czyli ta generalna, ogólna sztuczna inteligencja, to ona sama się będzie naprawiała i sama się będzie programowała i nie będziemy jej potrzebni do niczego. Więc no, wtedy już zupełnie ta miara PKB będzie zupełnie idiotyczna, prawda? W związku z tym to trzeba też brać pod uwagę. My jesteśmy w tym super interesującym momencie, kiedy ta książka rozpoczyna według mnie bardzo dużą dyskusję, która będzie miała ciąg dalszy przez jeszcze zapewne wiele lat, bo to interregnum to nie skończy nam się niestety za rok, ani za dwa. Myślę, że z końcem wielu młodych ludzi już wtedy. Bardzo, bardzo dziękuję za tą pierwszą część i teraz chciałem zwrócić się do Państwa właśnie z tym pytaniem, co w zamian albo co w uzupełnieniu do PKB, bo jeżeli uznajemy, że PKB samo w sobie nie jest problemem, tylko problemem jest, jak mówiła Pani Profesor, jego interpretacja, fetyszyzacja, czy jego jakby poszerzenie, tak, wbrew intencjom twórcy tego mianownika, to jest pytanie, co w zamian. I, bo też chciałem powiedzieć, że w tym raporcie też jest taka tabelka, gdzie są pokazane różne kraje świata, gdzie rządy podejmują nieśmiałe, może na razie mniej udane próby. Tutaj nie jest chyba uwzględniona Nowa Zelandia, która w zeszłym roku bodajże właśnie ta nowa pani premier Jacinda Ardern z Partii Pracy ogłosiła oficjalnie, że idą poza PKB. Tak, tak. Ogłosiła, że ten nowy budżet będzie budżetem bazującym na zasadzie well-being, tak? I to będzie główny wyznacznik i miernik projektowania budżetu. Ta informacja akurat w Polsce się mniej przebiła niż sam fakt, że Nowa Zelandia ma młodą panią premier, która urodziła dziecko w trakcie kadencji, a właśnie ta sprawa z tym well-being się nie przebiła. Więc chciałem się zapytać i o te próby, a także o Państwa sugestie, jak by to mogło wyglądać. No i także, jeżeli mógłby prosić, także odniesienie się do kontekstu polskiego, tak? Czy wiemy, że te inne kraje coś próbują, a czy Państwo widzicie też jakieś próby w Polsce, albo przynajmniej perspektywę na to, żeby w ten sposób myśleć o tym w Polsce? I może zaczniemy tradycyjnie od Pani Profesor. Proszę Państwa, ja bardzo dziękuję, że Pan przywołał właśnie ten przypadek polityka tak znaczącego i w dodatku kobiety. Rzeczywiście mnie też to zaskoczyło, że bardziej się mówiło o tym, że urodziła pani premier dziecko, tak jakby było w tym coś nadzwyczajnego, że kobieta rodzi dziecko. A natomiast zupełnie przykryta została zmarginalizowana informacja, że program właśnie zgodnie z tytułem tej książki, że chodzi o well-being, czyli o jakość życia ludzi. Ale i od razu powiem, że ta dyskusja, ja się absolutnie zgadzam z panem Kuczyńskim, który powiedział, że to ona się będzie toczyć to za państwa życia i za naszego, na pewno się nie doczekamy jakichś takich rewolucyjnych tutaj zmian. A problem nabrzmiewa coraz bardziej, coraz bardziej widać, jak PKB jest dostosowane do industrialnego modelu, tego, gdzie dominowały dobra materialne, a teraz dominują dobra, których nie widać. I teraz nie umiemy tego mierzyć. I teraz, ale jak sprawa jest stara? No jest taki, był profesor brytyjski, bo on już nie żyje, nazywa się Boulding, nie jestem pewna, czy dobrze wymieniam, bo Boulding się pisze. I on gdzieś w jakimś swoim wystąpieniu napisał tak. Ktoś, kto wierzy w to, że mówię z pamięci, ale gdzieś tam cytuję tę wypowiedź. Ktoś, kto wierzy w to, że na naszej mającej fizyczne ograniczenia planecie, mamy ją jedną, na razie na Marsa się nie wybrać, może następować nieskończony wzrost gospodarczy, jest albo szalony, albo jest ekonomistą. I teraz to jest bardzo nieprzyjemne dla ekonomistów, ponieważ profesor Rousseau sam był ekonomistą. Ale moim zdaniem trafna uszczypliwość, bo ekonomiści sprawili, że ta miara PKB stała się fetyszem. Nie pytamy, jak się czuje Kowalski, pytamy, czy PKB 3,6, czy 3,3, czy może 3,8.
A dziennikarze często bezrefleksyjnie rzucają te liczby. Człowiek się zastanawia, co to ma dla niego za znaczenie. Dla ekonomisty oczywiście ma, tylko że to jest miara, a miara jest narzędziem, a nie celem. Czyli PKB został przekształcony na cel sam w sobie. I w związku z tym ja jestem zachwycona panią premier, bo ona powiedziała w gruncie rzeczy dosyć tego. My popatrzmy, czy ludziom się żyje lepiej. To też ona nie jest do końca oryginalna, ale chyba jako pierwsza premier w sposób tak twardy postawiła, że miarą ma być jakość życia, miarą oceną też polityków ma być jakość życia ludzi, a nie to, czy PKB wzrosło o 3,3, czy 3,8, czy ileś. Zwłaszcza jeśli nie wiemy, co się na ten wzrost złożyło, co tam w środku jest, czy tam są dobra, czy śmieci. Więc i tutaj, czyli to jest, pan podpowiedział, pierwsze rozwiązanie. Zmiana w polityce społeczno-gospodarczej i w programach społeczno-gospodarczych, przełożenie bajchy, powiedziałam. Przełożenie bajchy z tego bożka, jakim jest PKB, na rzecz celów społeczno-gospodarczych, ogólnie rzecz biorąc, one mogą być różnie nazwane. No, poprawa życia, poprawa ekologii. Poprawa jakości życia może się dokonywać czasami przy spadku PKB. Bo jeżeli ograniczymy prostytucję, handel narkotykami, więzienia, to spadnie PKB. A jeszcze w dodatku, może postęp ekologiczny następować też przy spadku PKB, prawda? Jak zamykamy jakąś fabrykę, która jest trucicielem. Więc, czyli rozpatrywanie polityki społeczno-gospodarczej tylko przez pryzmat PKB i mówienie, że ten premier dobry, bo PKB rośnie o tyle, a ten zły, bo jemu spadło PKB, jest po prostu drogą donikąd. To jest droga, bo chyba, że nie mamy racji, ale ja jako ekonomistka zakładam, że zadaniem ekonomisty i w ogóle zadaniem teorii całej nauk ekonomicznych, teorii ekonomii, jest badanie rzeczywistości, ale szukanie rozwiązań pod kątem poprawy jakości życia. Chyba chodzi o jakość życia, a nie sztuka dla sztuki, czyli przyrost dla przyrostu. Oczywiście to, co mówię, i ta teza poza PKB będzie bardzo niepopularna w krajach, które są na bardzo dużym dorobku, biednym. One muszą zwiększać PKB. I tam to hasło poza PKB nie będzie takie nośne. Natomiast we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych jest problem, syndrom gospodarki nadmiaru. Czy mają państwo problem z kupieniem czegokolwiek, jeśli państwo mają pieniądze? A widzą państwo uginające się półki? Widzą państwo, jak dramatycznie walczą producenci i handlowcy o każdego klienta? Jak dręczeni jesteśmy reklamą? Jak Kornaj, który niedawno pisał, za czasów dawno, poprzedniego systemu, naigrywając się systemu socjalistycznego, że to jest gospodarka niedoboru, a te parę lat temu napisał książkę o gospodarce nadmiaru i mówi, że no z dwojga złego lepsza jest nadmiar, ale nadmiar oznacza, że konsument nie ma suwerenności, bo mu rynek oferuje i dobre i śmieci. I tutaj macie państwo ulotkę gdzieś w tym biuletynie, ale tu leży Złowić frajera, dwóch noblistów napisało książkę nieprzypadkowo. Złowić frajera, czyli ekonomia manipulacji i oszustwa. I główna teza tej książki, że rynek jest zdolny do, wolny do wszystkiego. Do oferowania nam dóbr i antydóbr, czyli wolny rynek. Ale bywa, że jest zniewolony konsument w warunkach wolnego rynku. Bo zmuszani jesteśmy do kupienia kolejnej ładowarki razem z komputerem. Nie daje nam producent możliwości, że kup sobie laptopa bez ładowarki, bo masz ich 20 w kieszeni. Czy tam w tym kieszeni, w szufladzie.
ale okazuje się, że każda ma inną końcówkę i nie pasuje. Mnie okropnie irytuje Unia, która mówi, że 2 lata ona się będzie zastanawiać, żeby nakazać ujednolicenie, uniwersalizację tych różnych końcówek. Przecież śmieci cyfrowe zabijają naszą matkę Ziemię, więc absurdów mamy mnóstwo i pierwszą rzeczą jest likwidowanie tych absurdów i to jest rzecz polityków, ale też i nasza, nasze żądania, my ludzie, różne organizacje, nasza też, państwa też, pokazywać te absurdy, mówić i też to ruch obywatelski, tutaj w tej książce Złowić Frajera jest sporo o takich obywatelskiej postawie, no bo jeżeli ja mam pod domem sklep Aldiego, w którym nie ma zgryzarki plastików, a w małej miejscowości, a i pełno plastikowych butelek na śmieciach w koszu, a w małej miejscowości Flotol, do której często jeżdżę, dość zapyziała miejscowość, ale wokół Aldiego nie znajdą Państwo ani pół plastiku, bo w sklepie jest gryzarka, która zgryza te plastiki i wyrzuca nam papierek, gdzie jest napisane ile centów czy tam euro możemy dostać w sklepie za to, że ten plastik wrzuciliśmy do gryzarki. Pytam kierownika sklepu w Polsce, dlaczego nie ma tej gryzarki? Bo nie musimy, a w Niemczech musicie? W Niemczech musimy. A dlaczego jest tyle śmieci wokół sklepu i plastiku? Dlaczego nie sprzątacie? Bo nie musimy. A w Niemczech musicie? Musimy. No proszę Państwa, to gdzie jest komitet osiedlowy? Gdzie są ludzie, którzy na to pozwalają? Czyli my wszyscy mamy tutaj coś do zrobienia, ale zasadniczą sprawą odgrywa przełożenie bajchy w tej właśnie polityce na jakość życia. Na jakość życia, tak jak powiedziałam, choroby zwiększają PKB, bo farmacja zarabia, sprzedaje się więcej leków, lekarze zarabiają i tak dalej. Więc to nie może być celem. No, ja nie powiem, że dałoby się w Europie zastosować taki model chiński, czyli lekarzowi się płaci za to, że pacjent nie choruje, a nie za to, że pacjenta wyleczył. Więc albo leczy, co najgorsze, leczy. To trochę przypomina ten dowcip o prawnikach, jak syn zrobił pierwszą swój proces i w jeden dzień załatwił sprawę i chwali się ojcu staremu wyjadaczowi, że w jedną rozprawę zakończył sprawę, to on, ojciec mówi, no synu, coś ty zrobił, z czego ty teraz będziesz żył? No, sprawa ma się ciągnąć, a nie zakończyć od razu. I to też powiększa PKB. Im bardziej rozciągnięte w sądach sprawy, tym większe PKB, proszę Państwa. Więc to są absurdy, którym trzeba przeciwdziałać. I teraz tak, od razu chciałam zastrzec. Ja nie mówię, że PKB jest miarą niepotrzebną. Jest miarą potrzebną, ale mierzy to, co mierzy. Natomiast to nie wystarcza. Muszą być na to nałożone miary do tych dwóch następnych filarów. Do filaru społecznego, czyli jakość naszego życia i filaru ekologicznego. I teraz no, w niektórych krajach, w Butanie chyba cesarz wysyła swoich urzędników, żeby pytali, czy ludzie są szczęśliwi. Gross national happiness. No właśnie, wskaźnik, indeks szczęścia jest już, a nawet chyba w Danii jest Instytut Szczęścia. I na początku jak powstał, to wszyscy naigrywali się, jaki Instytut Szczęścia? Chodzi o to, żeby badać, czy ludzie są szczęśliwi. Proszę Państwa, jeżeli mamy 25% podobno dzieci z chorobami około psychiatrycznymi, czyli mającymi jakieś problemy psychiczne, a my ludzie dorośli też, coraz więcej jest depresji, to powiększa PKB. Tylko czy nam ludziom jest, jak my ludzie w takich warunkach wyglądamy. Więc wobec tego taki Instytut Szczęścia uważam, że jest bardzo potrzebny. Czyli i różne inne indeksy, które już są. Tutaj pan... wypisałem sobie. No właśnie, jest, więc tak. Ja już nie będę więcej mówiła, że cała masa jest propozycji. Problem tylko polega na tym, że niestety, chyba nie wiem, jakiego Nobla by dostał ktoś, kto by jedną miarę opracował, jeden wskaźnik, który by mierzył wszystko. Nie ma takiej miary i nie będzie.
Czyli wokół tego PKB, do PKB trzeba dorzucić parę różnych miar, które umożliwią, jeśli nie eliminowanie, to przynajmniej złagodzenie tych absurdów. Wielka chwała pani premier, że właśnie zaczęła, tylko że świat o tym nie mówi, bo ta miara PKB jest bardzo wygodna i dla polityków, i dla biznesu w gruncie rzeczy, bo cokolwiek, jakikolwiek biznes, to jest powiększenie PKB. Dziękuję. To zanim oddam głos panu Piotrowi, też jeszcze chciałem dodać, bo mówiliśmy o Nowej Zelandii, o Brytanii, bo w tym raporcie jest też ciekawy przykład Ameryki Południowej, o której w Polsce też często się mówi w sposób taki pełen przekłamań, że w Ekwadorze w 2013 roku ówczesny prezydent Rafael Correa ustanowił resort, który nazywał się UNDP, czyli Ministerstwo Dobrobytu, czy właśnie UNDP. I w tym raporcie państwo znajdziecie takie przykłady. A ja jeszcze tylko jedno dodam. Tutaj odwiedził mnie pan Hildebrand, który właśnie mówił, że w Niemczech, które na sztandarach ma społeczną gospodarkę rynkową, a społeczna gospodarka rynkowa u nas w Konstytucji, artykuł 20 też, to jest właśnie te trzy filary. Filar gospodarczy, filar społeczny, filar ekologiczny, ukierunkowany model na jakość życia. A okazuje się, że Niemcy przeszły na ten neoliberalny model i bardzo ta idea społecznej gospodarki ucierpiała. A o naszym rozwiązaniu, artykuł 20, to profesor Kowalik napisał wręcz demoralizująca hipokryzja konstytucji, czyli mamy w konstytucji, że społeczna gospodarka rynkowa, ustrój równowagi, czyli łączący wzrost gospodarczy w takim ustroju nie jest celem, tylko środkiem do realizacji celu poprawy jakości życia. Ale od konstytucji do rzeczywistości droga daleka. Jest okej. Parę słów na temat Nowej Zelandii, bardziej tak anegdotycznie raczej, dlatego to nie jest chyba właściwy kraj do porównania. Według mnie to jest trochę dziwny kraj. Anegdota polega na tym, że myśmy z żoną tam kiedyś zwiedzali Australię i Nową Zelandię i nieopatrznie żonie powiedziałem, no weź spróbuj, no tak z takiej góry z trenerem, ze silnym się na tej lotni, takiej paralotni. No i facet niestety źle pokierował żoną i ona złamała sobie nóżkę w stawie skokowym na 5 dni przed wylotem z powrotem do Polski. W związku z tym za karę ją później przez 5 dni woziłem na wózku inwalidzkim, zwiedzała na wózku inwalidzkim. To też powiększało PKP. To też powiększało PKP. Wózek inwalidzki się przyszedł. No, ale to nie w tym rzecz prowadzę do czego innego, mianowicie lekarz mówi, no to tutaj do szpitala, to zrobimy, to nie ma problemu i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, no nie, no wrócimy do domu, tam nie, mowy nie ma, zdrowie jest najważniejsze. Mówię, proszę pana, ale są koszty potem, no jak ktoś jest na ziemi Nowej Zelandii, cokolwiek by sobie nie zrobił, kimkolwiek by nie był, my go za darmo będziemy leczyli. No, więc to nie jest taki normalny kraj. Chciałabym być takim nienormalnym krajem. No właśnie. Wytłumaczyłem, no niestety, jak ja zostanę te ileś tam dni i wezmę hotel, bo nie przebukuję samolot, to mnie to tak wygnie finansowo, że lepiej nie mówić, lepiej jednak mimo wszystko to zrobić w Polsce. No i polecieliśmy do Polski. Ale jak mówię, to nie jest taki normalny kraj. Rzeczywiście Bhutan, tutaj pani profesor wspomniała, indeks szczęścia został tam taki opracowany, no trochę dziwny, ale jest coś takiego w ONZ-cie, prawda? ONZ stworzył przecież też indeks, Human Development Index, HDI, który składa się chyba z czterech, nie będę liczył, tam cztery składowe są bodajże, które się składają na ten indeks. Cztery bloki, tak? Składowych jest więcej. Tak. Jest OECD też mamy, prawda? Wskaźnik dobrego życia, Better Life Index. No można sobie wyliczać, są różne te miary, tylko one, jak powiedziałem w tym pierwszym swojej części, one są rozważaniami teoretyków, naukowców. One nie przebijają się do życia. To, że akurat w Nowej Zelandii coś takiego powstało, to jeszcze o niczym niestety nie świadczy. Ja się obawiam, że żeby coś tutaj zmienić, to trzeba naprawdę przeorać psychikę. Żeby przeorać psychikę, żeby coś naprawdę zmienić, no to się aż prosi na omiklanie, prawda? Szok doktryny, gdyby
że można i owszem wtedy, jeżeli jest potężny szok, potężny kryzys, wtedy można coś zmienić. Ku temu kryzysowi niewątpliwie zresztą idziemy, no, do tego mojego jeszcze ulubionego interregnum dodam firmy transgraniczne, które są potężniejsze niż państwa, dlatego tej wtyczki nie da się zrobić, bo firmy są potężniejsze. To jest punkt pierwszy. Rynki, które się kompletnie wyrodziły, kompletnie. To mój ulubiony przykład, kiedy ropa naftowa, nie tylko ropa, wiele innych aktywów, ale ropa ładnie brzmi. W 2002 roku kosztowała $20, w 2008 $147, 7-krotnie wzrost ceny ropy. A ile wzrost, o ile wzrost popyt na tą ropę w tym czasie? O 10%. 7 razy cena. W związku z tym widać, że rynki po prostu szaleją. To, co widzicie Państwo, cenę złota, to nie są ceny złota, to są ceny papieru. Cena fizycznego złota byłaby zupełnie inna, gdyby się nagle okazało, że nie ma tego papieru i trzeba kupić prawdziwe złoto. To byłby zupełnie inny problem. Rynki, oprócz tego mamy jeszcze banki centralne, które prowadzą politykę, tu Pani Profesor się na pewno ze mną zgodzi, które prowadzą politykę, którą można określić poruszaniem się po wodach, na których nie ma map. Uncharted waters, jak mówią Amerykanie. My nie wiemy, do czego doprowadzi polityka ultralagodnych stóp procentowych, ultralagodna polityka monetarna plus poluzowanie ilościowe i jak z tego wyjść, jak to się zakończy, tego nikt nie wie. I to wszystko też wpływa jakoś na miarę, prawda? Bo to niby podkręca się PKB, ale on jest sztucznie podkręcony. Tą kupą forsy, która płynie z banków centralnych, przecież, absolutnie, prawda? Z niecałego biliona dolarów do 4 bilionów bilans FED, prawda? Zwiększył się w tym czasie. To nie jest niby druk, bo to jest, mówią, oni nie drukują. Nie, nie, oni drukują, oni kupują aktywa. To jest pseudodruk pieniądza, zasilanie pieniędzmi rynku. I to też powoduje olbrzymie zniekształcenia tego podziału. Więc nic dziwnego, że ludzie szukają tych różnych miar. Tylko jak mówię, ja jestem tutaj dużym pesymistą. Naprawdę dużym pesymistą. Myślę, że fajnie porozmawiać na ten temat trzeba. Jeżeli będziemy rozmawiali, ustannie baza pod stworzenie czegoś w przyszłości, to bardzo dobrze. Bo to będą fundamenty, które będzie można coś zbudować. Ale nie spodziewam się tego w krótkim okresie, a ten krótki okres to dla mnie nawet kilkanaście lat. No, nie spodziewam się. I czy ja mogę jeszcze coś dodać? Ja chciałam jeszcze nawiązać do tego, co pan Kuczyński powiedział o tej czwartej rewolucji, tej sztucznej inteligencji. Ja się chciałam podpisać pod tym, co będzie się działo na rynku pracy. To znaczy, ja rozumiem tych ekonomistów, którzy mówią, że no, pojawią się nowe zawody. Jedne znikną, drugie się pojawią. Tak jak poprzednio. Dorożkarz zniknie, pojawi się kierowca taksówki. Tak było, ale tak nie będzie. To jest błąd ekstrapolacji. Rzeczywiście w poprzednich rewolucjach, tych trzech, które wymieniłam, a ta jest czwarta, by średnio biorąc takie gdzieś rachunki widziałam, ale te rachunki oczywiście należy do nich podchodzić z pewnym sceptycyzmem, ale ogólnie biorąc te rachunki pokazywały, że przelicznik jest 1,3, czyli na 1,3, czyli jeden zawód, który znika, pojawia się 1,3 jakiegoś następnego. Tak było. No bo na przykład jak elektryczność wyparła maszynę parową, no to pojawili się specjaliści od elektryczności, różne zawody, różne produkty i tak dalej. Ale teraz właśnie jest inaczej ze względu na to, na tę sztuczną inteligencję. To jest ten sprzężony potencjał, jakiego kiedyś nie było, tych trzech sił. I dlatego robot, który potrafi się reperować sam. My nie mamy nawet do tego przepisów. To jest ta historia opisywana w internecie, jak pewna Japonka dożywająca 100 lat, co nie jest niczym nadzwyczajnym w Japonii, bogata i samotna, co też nie jest niczym nadzwyczajnym, stwierdza, że to schyłek życia, poszła do władz,
a miała robotkę, która na klaśnięcie przynosiła jej cappuccino na dwa klaśnięcia ziółka. Robotka była w formie ludzika z fartuszkiem. Tak się związała z tą robotką, że postanowiła cały majątek przerzucić na robotkę i poszła do władz. No i do tej pory sprawa jest nierozwiązana. Więc to jest to, ten efekt bariery takiej prawnej i takiego reakcji, którą myśmy przeżyli. Wszystkie kraje właściwie to przeżyły. Jaka była pierwsza reakcja na Ubera? Zakazać Ubera. I teraz te wielkie korporacje, one są trudne do okiełznania, dlatego że nie da się zakazać postępu, bo one bazują na tych nowych technologiach. I dlatego tak trudno jest z podatkiem cyfrowym i dlatego tak panoszą się giganty cyfrowe, oligopolistyczne było, nie było. I dlatego właśnie te zasilacze, tyle śmieci cyfrowych się pojawia, bo każda produkcja śmiecia powiększa PKB, ale tu nie, przecież tym gigantom nie o PKB chodzi, tylko o marżę. Marża jest zarówno na samym laptopie, jak i do zasilacza, do ładowarki do tego laptopa, więc... A mogę anegdotę jeszcze jedną? Z Japonii, o sztucznej inteligencji. Warto wspomnienia. Zwiedzaliśmy Japonię, byliśmy w Tokio, poszliśmy z żoną, stałą wycieczką do metra, żeby pokazać, jak tam się podróżuje metrem. No jakiś był problem, nawet Japonka przewodniczka nie potrafiła kupić biletu z jakiegoś powodu. Super olbrzymi automat, no super, wszystko sztuczna inteligencja. Nacisnęła przycisk, otworzyło się okienko, wyjrzała pani i wytłumaczyła, jak kupić ten bilet. To może to mają rację ci, którzy mówią, że zawodów przybędzie, a nie upędzie. Bo do każdego robota trzeba mieć prawdziwego człowieka. No tak, na pewno. Czy macie Państwo pytania, opinie, polemiki, to zachęcam, bo mam jeszcze chwilę czasu, więc... Ja tylko zanim Państwo jeszcze się wypowiedzą, to chciałam powiedzieć tak, że my nie możemy ulegać takim dystopijnym nastrojom, że nic się nie da zrobić, bo to nieprawda. W takiej książce Kevina Kelly pod tytułem Nieuniknione, czyli jak technologie cyfrowe zmieniają nasze życie, on używa pojęcia dystopia. Czyli utopia to jest to, co nam się wydaje, że to niemożliwe. Wszystkie prawie wynalazki na początku były utopią. A dystopia to jest czarnowictwo, nie słoneczne, utopijne myślenie, tylko czarnowictwo. A Kevin Kelly proponuje takie pojęcie dystopia, czyli pomiędzy utopią i dystopią. Czyli nawet jeśli przyjmiemy, że jest utopijne, że znajdziemy jakieś miary piękne, które będą mierzyły dobrze jakość naszego życia, jeśli uznamy to za utopię, to z drugiej strony nie wpadajmy w dystopię, że nic się nie da zrobić i te absurdy będą ciągle nas gniotły. Może właśnie dystopijnie, czyli krok po kroczku, po pierwsze identyfikować te absurdy, pokazywać, a po drugie zastanowić się, co my ludzie i nasi politycy, wybrańcy narodu, czyli posłowie, mogą w tym kierunku zrobić. Dziękuję. To... Bardzo pan się proszę, pan, przepraszam. Pan. I jeszcze uwaga, zbierzemy głos i potem oddam Państwu głos na podsumowanie. Wiesław Pitka, jestem przedsiębiorcą, ekonomistą, ale od wielu lat działam operacyjnie w przedsiębiorstwach różnych rodzajów. Chciałem się pokrótce odnieść też do systemów inteligencji sztucznej, bo też nie zauważa się jednej sprawy, komplikacji tych systemów. One są oczywiście bardzo fascynujące, jednocześnie przerażające, ale sposób komplikacji i systemów sztucznej inteligencji i w ogóle systemów informatycznych następuje tak w ogromnym stanie, że nagle coraz mniej ludzi zaczyna nad tym panować. Te systemy też się psują, też są bardzo zawodne. I jaki jest ten problem jest, że nagle mamy bardzo wąską grupę ludzi, którzy wie o co chodzi, i ogromną rzeszę tak zwanych analfabetów cyfrowych. Bo to, że ludzie potrafią sobie coś tam klikać, to nie znaczy, że oni się na tym znają. I nie wiem, czy my w ogóle dotrwamy do jakiejś takiej zaawansowanej sztucznej inteligencji, czy czasem to nam się nie rozleci. Też jest przerażające dla mnie to, że próba wprowadzenia pieniądza bezgotówkowego
to się wiąże właśnie z tą komplikacją systemów, gdzie trzeba wziąć pod uwagę, że to nie są tylko jakby krótkoterminowe zyski, ale ogromne niebezpieczeństwo. Tam przykład taki, jeśli po prostu mamy wrogi kraj, który chce nas napaść, to wystarczy, że po prostu uszkodzi nam systemy rozliczające i nagle cała gospodarka staje. Także to nie jest to takie, takie fajne, jak politycy mówią, że będzie ładnie, pięknie i przyjemnie. To jest taka dygresja odnośnie sztucznej inteligencji. A jeszcze muszę też stwierdzić taką rzecz, że jeśli ja tworzę w firmach pewne rozwiązania i wymyślam i z programistami, czy czasami sam programuję, to nagle okazuje się, że system, który stworzony system, kilkaset osób rozsianych po całej Polsce potrafi kontrolować i zarządzać jedna osoba w ciągu 2-3 godzin, w ciągu jednego dnia. Także nagle nam ubywa miejsc pracy wielu osób. Jeśli to przełożymy na całą gospodarkę, to faktycznie nie ma jak ta gospodarka wchłonąć tych osób. Biorąc pod uwagę, jeszcze znowu pociągnę dalej, jeśli mamy to wykluczenie takie cyfrowe, analfabetyzm i nie tylko starszych ludzi, ale młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy. Wszyscy na pewno, co pracują w firmach i zarządzają firmami, zdają sobie sprawę, jaka tragedia jest, jeśli chodzi o wykształcenie tych ludzi. Sposób, już nie będę wnikał, bo pierwszy mój zawód też jest jako nauczyciel. Jakie spustoszenie czyni, dlaczego w uwadze, w kształtowaniu uwagi dzieci media, które też się nie dostrzega w tej takiej, że tak powiem, mainstreamowej edukacji w Polsce, aczkolwiek po prostu w wielu mamy bardzo świetnych specjalistów i różne szkoły, które bardzo ładnie to promują, tylko że to są jaskółki, które czyni, nie czynią wiosny. To są pojedyncze jakieś tam inicjatywy, które nie są w ogóle przez decydentów brane pod uwagę. Dziękuję. Druga sprawa, że chciałem się odnieść do PKB, mierzenia PKB. Ja bym poszedł troszeczkę szerzej w tym temacie i sięgnął bardziej głębiej w istotę rzeczy. Bo PKB jest pewnym wskaźnikiem. Natomiast bym poszedł w kierunku określenia, takiego fundamentalnego określenia. Bo mamy teraz obecnie sytuację taką w gospodarce, że im lepiej dla gospodarki, tym gorzej dla człowieka. Bardzo często. Im no lepiej nie dla... zawsze. No nie tak, ale bardzo często. Im lepiej dla człowieka, tym gorzej dla gospodarki. Na przykład produkujemy, każą nam kupować szybciej, więcej, prawda, więcej gadżetów, co oczywiście jest zniszczenie środowiska, konieczny bieg, nie mamy czasu dla rodziny, dla rozwoju własnego i ciągle bieg drugi. Bo inaczej gospodarka się zawali. Oczywiście, możemy to jeszcze dalej pociągnąć tą sprawę, tylko nie na dzisiaj, skąd to się bierze, bo to jest też kwestia kreacji pieniądza dłużnego i podaży pieniądza na świecie i dlaczego to tak napędza. Ale jeśli cofniemy się do głównego takiego podstawowego pytania, to może spróbujemy też odnaleźć te mierniki. A to główne pytanie to jest po prostu, po co to wszystko? Czyli po co, co ma robić ta gospodarka? Po co ma być ta gospodarka i dla kogo to ma być? Bo jak się cofniemy do fundamentalnego pytania, to nagle zaczniemy rozumieć, no, że faktycznie coś nie chodzi, że musimy zacząć rozumować, w jaki sposób mamy żyć, w jaki sposób mamy kształtować to nasze środowisko, nasze życie. I według mnie to są trzy takie główne elementy, które trzeba brać pod uwagę. Jedna rzecz to jest jednostka, druga rzecz to jest społeczeństwo, a trzecia rzecz to jest szeroko rozumiana przyroda. I złapanie tego złotego środka tu wydaje mi się jest podstawą, bo przesunięcie jakąkolwiek stronę... Elita panuje pozwoli. Ja wiem o tym, wiem, że to jest po prostu... to są moje marzenia świętej głowy, ale warto rozmawiać. Bardzo dziękuję za głos. W tych przedostatnich wypowiedzi, panie profesor, wydaje mi się, że dotknęła sedna problemu. Właśnie też wydaje mi się, jakiegoś powodu, dla którego tej zmiany w obszarze mierników ta zmiana nie zachodzi. To znaczy, chodzi o tę wypowiedź, której wskazała pani, że tym firmom, tym nie wiem, korporacjom nie zależy na tym, żeby
się pojawiały te warunki jakość życia, tylko właśnie, żeby zwiększały się tak naprawdę zyski, tak, z kwartału na kwartał. Właśnie chyba to jest problem taki, że zbyt wiele w tym momencie i ludzi, i instytucji zależy od tego, żeby ten ciągły wzrost, nawet w ich jednostkowym wymiarze, to znaczy zwiększenie swojej aktywności z kwartału na kwartał, zachodził. Tak? To jest taka uwaga. I właśnie ja pamiętam tak, 5 lat temu chyba byłem na pani na jakimś spotkaniu z panią w kinie Iluzją, tam z panem Kubą Krysie, tak, który jest psychologiem, który zajmuje się właśnie alternatywnymi, bardzo ciekawymi mianikami rozwoju. O tym bezrobotnym, o tym, który stracił pracę, było wokół filmu, tak? Tak. To było bardzo, bardzo ciekawe. To było 5 lat temu, od iluś tam lat profesor Koziński w Akademii Jana Koźmińskiego też prowadzi taki alternatywny wskaźnik rozwoju. Błąd pomiaru był wydany w 2014. Tak, ale generalnie to on powstał w oryginale wcześniej, 2 lata. No i premier Morawiecki cały czas mówi, że właśnie przestajemy patrzeć na tego Bożka PKB. Dokładnie rok temu, co do dnia, Polski Instytut Ekonomiczny wydał ten raport Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli coś poza PKB. Czyli ta naprawdę, tych książek też jest swoje, nie tylko Diane Boyle, ale Filip Leben i z LSI też wydał taką świetną książkę na temat właśnie The Power of a Single Number, więc o tym się dosyć dużo mówi, jakby ta zmiana nie następuje. Nie. Tak, i to jest pytanie... Ale odpowiedział pan Kuczyński, siła biznesu. No właśnie, z jednej strony siła biznesu, a z drugiej strony pewnie jakiś problem z wyobrażeniem sobie. Też mówiliśmy tutaj o ekonomistach i o ekonomii. Ja ze swojej edukacji ekonomicznej nie pamiętam specjalnie, żeby jakoś ten temat był, się zagłębiano. W nowym podręczniku do ekonomii już ten temat się pojawia, tak, 10 stron, ale potem bla, idziemy dalej i znowu wszystko jest, tak naprawdę na wszystko się patrzy poprzez swoją aktualizację PKB. Tak, nawet byliśmy tutaj z kolegą w styczniu w SGH na spotkaniu, na konferencji organizowanej dla licealistów, którzy interesują się olimpiadą ekonomiczną. To było spotkanie młodzi polscy ekonomiści, aula imienia Michała Kaleckiego wypełnione, chyba dawno tak nie było, ale 100-kilkadziesiąt osób. No i był pan, który jest prezesem jednego na pewno z panu znanych funduszy inwestycyjnych. On tam robił MBA w Chicago i mówił tym młodym wszystkim ludziom: wzrost PKB, wzrost PKB, wzrost PKB. I to jest cytat, tak? To nie jest jakaś parafraza. No i właśnie pytanie, czy to nie jest jakoś dosyć mocno zakorzenione albo związane z rynkami finansowymi, tak? Bo nawet jakbyśmy miał PKB, zwróćmy uwagę na to, że myśląc o dobrobycie w naszym albo w każdym kraju, tak naprawdę byśmy mieli myśleć o tym PNB, o dochodzie narodowym, tak? Bo PKB tak naprawdę liczy też właśnie te zyski, które w przypadku kraju, który jest dużo inwestycji zachodnich, zagranicznych, są wysyłane. A więc patrząc na jakość naszego życia w danym kraju, no, powinniśmy patrzeć raczej na ten GNI, a nie GDP. Więc w ogóle cała dyskusja, zarówno w mediach, teraz w wiadomościach typu Gazetowe, jak to wyprzedziliśmy Portugalię, właśnie pod względem PKB, no to jest nie chcę mówić, przepraszam, no jest bez sensu tak naprawdę i to należy sięgnąć już bardzo głęboko do edukacji ekonomicznej. Czy to nie jest właśnie jeden z problemów. Czyli takie dwa pytania. Jedno do pani profesor o to, czy to nie jest jakoś mocno zakorzenione w edukacji ekonomicznej. Jeżeli da się zrobić, da się coś zmienić, to właśnie jak to zmienić? I do pana Piotra Kuczyńskiego o to właśnie, w jaki sposób na pracy, powiedzmy, w działalności na rynkach się patrzy na to. Jeżeli ktoś nie zna kraju, patrzy sobie na jakąś Polskę, to się patrzy na bieżące szacunki, albo na prognozy PKB. Okej. Ja bym chciała, jeszcze chciał krótko, to krótki głos pana i będzie być podsumowywać. Dziękuję bardzo za prezentację. Ja się chciałem zapytać o taką rzecz, którą... Aby zacząć od rzeczy, którą pani wspomniała na samym początku, pani profesor Mosińska, czyli jak w zamyśle pierwotnym PKB miało oddzielać dobre rzeczy od złych. I wydaje się to, jakby zacząć myśleć, jak postawić tą granicę, wydaje się to niesamowicie trudne. Na takiej zasadzie pani podała dużo różnych kwestii, które też można różnorako oceniać, czy to jest złe, czy dobre, i jak się na przykład zastanowimy, jak przeczytać jeden tylko przykład.
leki, sprzedaje leki, to jest to rynek całkowicie obliczalny, ale w momencie jak się na przykład zawyża ceny pewnych leków, co jest krytykowane w Stanach bardzo mocno, czy to już jest dobre społecznie, czy złe społecznie, i jest bardzo dużo takich szarych przykładów, a z drugiej strony zależy to od tego, kto na to patrzy. I teraz ten punkt jest o tyle ważny, że wydaje się, że szukając miernika na przykład rzeczy dobrych, ale który by włączał wiele różnych rzeczy, ostatecznie wychodzi coś, co jest takim trochę Frankensteinem, na takiej zasadzie, że właściwie budując HDI, bodajże Sen odniósł się do tego, że to miało być jakiś tam konkurent dla PKB, i on powiedział, że luźno tłumacząc, że to musi być równie toporne, równie proste, ale proste w taki redukcyjny sposób. I myśląc w ten sposób, nie wydawać się mogło, że być może niekoniecznie poszukiwanie ma dotyczyć jednej liczby, jednego numeru, jednego indeksu, ale być może warto patrzeć na jakieś starania, które starają się wprowadzić nowe pojęcia albo mnogość różnych pojęć. I czasami chce się też mieć jeden numer, dlatego że każdy z nas jest dosyć prosty i potrzebuje czegoś prostego w komunikacji, ale na przykład są te Sustainable Development Goals, no to można się w tym bardzo łatwo pogubić, nie zapamiętać każdego z nich, mimo że oczywiście dotyczą, każdy z nich jest ważny i dotyczą wielu różnych rzeczy. Także to, albo na przykład, gdy być może, tak jak PKB dotyczyło kwestii bardzo konkretnej, on wspomniał policzenia gospodarki, potem jakby co się działo w ciągu kryzysu, pani też wspominała, albo to, albo próby były związane też z policzeniem w systemie centralnego planowania w Związku Radzieckim, też były podejmowane próby, albo próby policzenia całego wysiłku wojennego, jakby to były bardzo konkretne problemy. Być może porównywalnym problemem jest dzisiaj problem zmian klimatycznych, który jest też niesamowicie skomplikowany. I ludzie starają się, nie jest znany mi prosty sposób wymuchowania tego, a być może jest to jakieś kolejne wyzwanie, które pozwoliłby nam nawigować. Więc może nie pół pytania, pół taki komentarz, ale pytanie bardziej na tej zasadzie, czy właśnie to nie jest trochę zwodnicze, tylko patrzenie na poszukiwanie jednego numeru, a być może to jest zmiana, zachodzi gdzieś, gdzie nie zwracamy na to uwagi. Polegałoby na wprowadzenie zupełnie czegoś innej jakości. To bardzo, bardzo dziękuję za te komentarze i pytania. I pani profesor, bardzo proszę rozpocząć od tego podsumowania. Proszę Państwa, ja chciałam przede wszystkim występującym pogratulować tego, co powiedzieli, bo właściwie teoretycznie to są pytania, ale panowie udzielili sobie po części odpowiedzi. Bo to ostatnie pana pytanie, czy nie należałoby szukać czegoś takiego, jakiejś prostej, dodatkowej miary, i to, co pan powiedział na końcu, to jest to na pewno tak. Ale teraz, ale jednocześnie pokazali panowie w tych pytaniach właśnie złożoność problemu. I teraz tak, pan mówi o właściwie systemie wartości, co dla nas ludzi jest wartościowe. A pan mówi, że w czasie swojej edukacji nie przypomina sobie, żeby ktokolwiek zwracał uwagę na to, czy to, co kupujesz, to jest ci potrzebne, tylko po prostu, tak jak ten przedstawiciel z Chicago, PKB, PKB, PKB. I teraz, tu są dwie sfery, sfera mentalna, my sami, ludzie, my ludzie, i sfera edukacyjna, bo to, one się ze sobą łączą. I teraz system został ustawiony, ja nazywam, to nie ja, jest taki profesor szwajcarski, politolog i ekonomista, nazywa się Gilbert Rist, i on napisał malutką, super książeczkę interesującą, nazywa się Urojenia ekonomii. I on mówi, że no, my po prostu przyzwyczailiśmy się do tej takiej narracji. On mówi o bulimii systemowej. Bulimia to jest taka ciężka choroba,
gdzie jedz, wymiotuj, kupuj nowe rzeczy, ale jedz, wymiotuj i jedz. I my też, kupuj, wymiotuj, wywalaj na śmieci, ale kupuj następne. Nawet się zadłużaj, ale kupuj. Tak został, proszę Państwa, ukierunkowany system. Czyli cel stał się, środek stał się celem. On jeszcze używa takiego pięknego pojęcia syndrom rowerzysty. Czyli pedałuj, pedałuj, wzrastaj, wzrastaj, bo jak nie będziesz jechał do przodu, się przewrócisz. I tak działają prawie wszystkie gospodarki, tak są mierzone, tak się ocenia polityków. Natomiast ta warstwa druga, zadać sobie pytanie, czy mnie to jest potrzebne. I teraz można powiedzieć tak, że no co my sobie tu pogadamy, a korporacje i tak zrobią swoje. Bo tak nas zasypią różnymi reklamami, różnymi produktami pięknie opakowanymi, że i tak im ulegniemy. I to też jest fakt na pewno. Tylko że nie możemy się gdzieś trzeba próbować to zmienić. I próba jest, panowie wskazali na dwa takie obszary łączące się ze sobą. System wartości, który sami sobie kształtujemy, albo nam ją ktoś jako wzorzec przedstawia. I druga sprawa edukacji, żeby zwrócić w edukacji na to uwagę. No teraz, ja już tu mówiłam kiedyś, że wiadomo, że w Manchesterze powstała taka grupa studentów protestujących przeciwko temu, że im się daje tylko tę ekonomię neoliberalną, czyli kupuj, wzrost gospodarczy, kupuj, wyrzucaj syndrom rowerzysty. I oni chcą tej innej ekonomii. Sam pan powiedział, że to już się zaczyna, tam parę kartek w niektórych książkach się pojawia, no jest ekonomia behawioralna, ale to jest, no jednym słowem, panowie tu wrzucili wszyscy trzej na trzy następne spotkania dyskusji. Tego się nie da łatwo skwitować jakąś prostą odpowiedzią, ale moim zdaniem są fundamentalne, my sami. A na pocieszenie chciałam powiedzieć, że to już wahadło tak dalece się odchyliło w jedną stronę, więc chyba szybciej niż nam się wydaje zacznie się odchylać w drugą, chociaż korporacje będą się bronić przeciwko tej drugiej stronie. To, że my już zaczynamy mówić, że plastików mniej, no ale z drugiej strony politycy co robią? Niedawno się w gazecie wyborczej, dziennik Gazeta Prawna ukazał na stronie tytułowej w weekendowym wydaniu, że Austria płaci, producent płaci do budżetu za tonę plastikowych opakowań 600 euro, gdzieś tam w Czechach 200 euro za tonę do budżetu, a u nas ile płaci za tonę? 2 euro. 2 euro za tonę śmiecia. A kto płaci za tę resztę? My ludzie, bo my musimy wynieść te plastikowe butelki, jeszcze nam nic za to nie oddadzą i tak dalej. Czyli tu pokazane jest, że my ludzie musimy sami zastanowić się nad tym, co robimy, a polityków zmuszać do tego, żeby jednak, dlaczego bogatsza od nas Austria żąda od przedsiębiorców 600 za tonę, a my euro, a my dwa, to co? To my jesteśmy, to jacy my jesteśmy, to kim my jesteśmy w gruncie rzeczy? Więc, a taka zmiana, no jedna z firm odzieżowych, Patagonia nazywa się w Stanach Zjednoczonych, jak Państwo googlać można, to można tam coś znaleźć. Nie wiem, czy się nie zmieniło, bo ja mam tę informację sprzed paru miesięcy, może się wycofał, ale właściciel firmy, która szyje odzież, puszcza busiki po całych Stanach i z napisem: nie wyrzucaj, my ci naprawimy naszą odzież. Czyli utyłeś, to ci poszerzymy, schudłeś, to ci zwęzimy, suwak, guzik przyszyjemy i tak dalej. Wszyscy się stukają, utopia, no co, zwariował chyba właściciel, no co on wyprawia, że on ma sprzedawać. I okazuje się, że obroty mu wzrosły, ludzie zaczynają sobie cenić takie poważne ich traktowanie, a my ludzie, na czym polega problem? Wykreowany został model jednorazowości, krótkofalowości i powierzchowności. Czyli coś, co się staje jednorazowe. Koszula, taką reklamę widziałam, kup naszą koszulę, ona jest tak tania,
że nawet prać ci się nie opłaca, kupisz następną. No to są, to jest model, który się kształtuje. Chińszczyzna, chociaż się poprawia jakoś, oczywiście oni już stają się mistrzami w elektronice, ale przecież długo zalewała tymi różnymi kultura jednorazowości. Profesor Bauman w takim świetnym wywiadzie rzeka z jakimś dziennikarzem niemieckim, ale to jest po polsku, mówi, że ta jednorazowość przenosi się na wszystko, także na małżeństwa. Że tak jak marynarkę kupuję dziś, jutro ją wyrzucam, to tak samo małżeństwo, jak powieszona na krześle marynarka. Dosłownie jest tam użyte takie porównanie. No, po prostu nowszy model. Czy on jest lepszy? Czy nasze smartfony, każdy następny co 2 lata wymieniany jest lepszy? I czy naprawdę potrzebna jest ta wymiana co 2 lata? No nie wiem, sami Państwo sobie odpowie, bo moim zdaniem nie. Więc, ale to jest dyktat producenta. I teraz oczywiście tygrys wymknął się z klatki. Nie da się tak łatwo, bo pożera. Społeczeństwo Rottweilerów, Collier określa, ale to z punktu widzenia tego, kto na tym zyskuje, kto straci i nierówności. I jeżeli on pożera, to on nie da się do klatki zagonić. Ale myślę, że to, że mamy ten nadmiar, że gospodarkę nadmiaru, a jeżeli na to nałoży się mentalność i edukacja, to być może odejdziemy od tej kultury, w cudzysłowie, jednorazowości i powierzchowności. Tu nie ma prostych odpowiedzi ani prostych rozwiązań. Teraz w odniesieniu do świetnej wypowiedzi pana, no to nie jest, właśnie na początku pan powiedział, bo nawet jak ja mówię, więzienia powiększają PKB, ale to jest, pokazuje jakieś dysfunkcje społeczne, a jak nie będzie więzień, to może ci przestępcy jeszcze bardziej będą szkodzić społecznie, więc podobnie, no farmacja, możemy mieć wielkie pretensje, że tam jest cała masa różnych rzeczy problematycznych w farmacji, jak oni narzucają marże i tak dalej, jak nie chcą upowszechniać, dopuszczać do swoich technologii, monopolizują po prostu i my ludzie za to płacimy oczywiście, ale z drugiej strony to dzięki niesłychanie innowacyjnemu sektorowi, jakim jest farmacja, mamy świetne leki na niektóre choroby, o których jeszcze niedawno nam się marzyło. Więc łatwo jest krytykować, ale równocześnie jest ten problem, jak to oddzielić dobro od złego i jak to umieścić w jakiejś mierze. I teraz pan proponuje, żeby dać taki prosty jakiś miernik dodatkowy, tak to przynajmniej zrozumiałam, który byłby dodatkowy, zrozumiały dla wszystkich. Ja myślę, że to jest taka właśnie droga, że będziemy musieli obudować ten PKB takimi jakimiś dodatkowymi miernikami i one nie obejmą wszystkiego, absolutnie nie obejmą i nie rozwiążą problemu. Ale przynajmniej na zasadzie tej dystopii trochę będziemy się przybliżać do rozwiązań, które są dla nas korzystne. Ale ja podkreślam, ja sama ze tego, co teraz powiedziałam, z odpowiedzi nie jestem zadowolona, to w żadnej mierze nie jest odpowiedź satysfakcjonująca, tylko pokazałam, że panowie, trzej panowie pokazali fundamentalne problemy. Mentalność, system wartości, edukacja i system pomiaru inaczej postrzegany, poszukiwanie jakichś rozwiązań, a równocześnie pan pokazał, jak bardzo to jest złożone. Także ja dziękuję, jestem pod wrażeniem tego, co panowie powiedzieli. Ja króciutko, myślę, że pani profesor tak dobrze to podsumowała, że ja podsumowywać nie, te roboty, ja tego nie, nie będę, tak, ja tylko odpowiem, postaram się odpowiedzieć na pytania. Najciekawsze, dla mnie najciekawsze było pytanie, po co ta gospodarka? I niestety z ubolewaniem stwierdzam, że nie pamiętam tej publikacji, nie pamiętam tej dyskusji, ale pewnie być może profesor będzie pamiętała. I chodziła taka idea wzrostu bez, rozwoju bez wzrostu, prawda? Tak. I była taka idea w ogóle. To warto byłoby do tego sięgnąć, bo to jest bardzo ciekawe. Niestety nie potrafię teraz sobie przypomnieć, na czym to dokładnie polegało. Wiem, że było. Jak pan wrzuci sobie rozwój bez wzrostu, to na pewno. Dobrobyt bez wzrostu. Proszę? Dobrobyt bez wzrostu, Tim Jackson? Może to, no nie pamiętam, bo ileś tam lat temu to czytałem.
to zostało mi po prostu w głowie. Więc takie idee chodzą, chodzą. Tak? Również to nie tylko pomiar PKB, ale również tego typu idee, że bez wzrostu PKB. No, cała masa książek przeciw takich ukierunkowanych pokazuje obnażających konsumpcjonizm bezrefleksyjny. To jest ten nurt, do tego jest bardzo dużo. Oczywiście. Jeżeli chodzi o skomplikacje systemu, zgadzam się całkowicie. Ja w pierwszym swoim wcieleniu byłem elektronikiem, programistą. Nieskromnie powiem, że moja grupa stworzyła pierwszy komputer oparty na mikroprocesorze w Polsce w latach 70, czyli 50 lat temu, tak mniej więcej. Tak, w związku z tym wiem, o czym Pan mówi, zdecydowanie wiem, o czym Pan mówi i rzeczywiście to skomplikowanie systemu robi się coraz bardziej przerażające. Ja nie wierzę w to, że dojdziemy do tej singularity, czyli osobliwości Kurzweila. On chyba to blokował w 2025 albo 2030 roku. Więc osobliwość nadchodzi, tak. No jest Kurzweil właśnie. Tak, i to według mnie to za wcześnie, ale pewnie idziemy w tym kierunku. I to są rzeczy, rzeczywiście, jak pani profesor powiedziała, na zupełnie odrębną dyskusję. Bo to są niezwykle poważne rzeczy, to jest to, co przed nami stoi, co może się bardzo, bardzo różnie skończyć. Dlatego mówię o tym Niku Bostromie i tej jego superinteligencji, bo te jego scenariusze tam opisane są niezwykle ciekawe. No i tyle mogę na ten temat powiedzieć. Jeżeli chodzi o rynki finansowe, to one, ja jestem reprezentantem tychże rynków, jeszcze póki pracowałem, to byłem zdecydowanie, ale mówiłem to samo, że rynki się wyrodziły całkowicie, absolutnie. Potwierdza wielokrotnie w mediach. Tak jest, bo mówiłem to publicznie. To zauważcie Państwo, jak to było. Pani profesor na pewno potwierdził. W latach 70. powstał Forex, jaki znamy w tej chwili, prawda? Bo przedtem po Bretton Woods były kursy stałe. Przedsiębiorca nie miał problemu. No, wszystko przez 30 prawie lat były stałe kursy walutowe. W latach 80. dług państwowy poszedł w ręce prywatne, bo przedtem to banki centralne między sobą handlowały, a potem już każdy mógł sobie kupić dług państwowy. Gdyby tak było, jak było przed 80. rokiem, to Grecja by nie zbankrutowała, bo spekulanci nie mieli możliwości jej wyłożyć. W latach 90. ruszył tak naprawdę rynek instrumentów pochodnych, derywatywów, jak to woli. Ja zawsze daję przykład taki, żeby unaocznić, co to jest takiego. Na bardzo prostym przykładzie, na rynku walutowym. Ci dobrzy, naprawdę dobrze wytrawni, znani traderzy walutowi mają dźwignię 1 do 500. Inaczej mówiąc, wkłada 2000 dolarów i może kupić lub sprzedać 1 000 000 dolarów. Wyobrażacie sobie Państwo, jak to działa? I to działa na każdym rynku. Na rynku ropy, złota, wszędzie mamy instrumenty pochodne. Wkłada się depozyt, a gra się o wiele wyższą stawkę. Wszystko to jest straszliwie, inaczej mówiąc, zafałszowane. Dalej, na rynkach finansowych, przynajmniej jeżeli chodzi o Wall Street, to jest tak na pewno, ponad 70, już chyba 80% obrotu robią komputery, nie ludzie. I 24 godziny. Tak jest. W 2005 roku już Fed Nowego Jorku ostrzegał, że wykorzystanie komputerów może doprowadzić do potężnych perturbacji, potężnych kryzysów, bo jak nagle one dały sygnał sprzedaży wszystkie komputery. Był taki moment na giełdzie. Był taki moment, ten flash crash, tak. Prawda? 10%, ja patrzyłem, wtedy siedziałem, co się działo? 10% na indeksach do dołu, potem parę minut i na minus się skończyło, prawda? Więc to są rzeczy, które są w tej chwili zupełnie i tego na tym nikt w tej chwili tak naprawdę nie panuje. Przecież Goldman Sachs i inne te olbrzymie firmy inwestycyjne starają się mieć siedziby, na które odbywa się handel, jak najbliżej Wall Street. Dlaczego? Chodzi o długość kabla, o długość światłowodu, żeby ta ilość tam mikro czy nanosekund było szybciej, żeby można było wskoczyć między oferty. To są rzeczy po prostu niewyobrażalne. Ale co jest jeszcze być może gorszego przy tej wyrodzenia się rynków finansowych, to jest to, że od, ja wiem, 40 lat mniej więcej, to się rozwijało gdzieś 40 lat temu. Biznes polega na tym, żeby zarząd zarobił jak najwięcej w jak najszybszym czasie.
żeby, a na czym, kiedy on zarabia najwięcej, na jak najszybszym czasie, niech będzie liniowy, dobry, stały wzrost gospodarczy przez 20 lat, prawda? Jak 2-3 lata będą dobre zyski, wtedy on kasuje ileś tam milionów odprawy, ileś tam milionów w bonusach, w akcjach, idzie do domu i mówi 2 lata pracy, dziękuję. Nie wiem właśnie, po co nikt dalej pracuje, jak ma jej tak wychodzić 20 milionów do przodu, dolarów, złotych. Także to jest też część tegoż mojego interregnum. Zobaczycie Państwo, że będziecie się z tym terminem spotykali bardzo często. Ale ja to mówię na środek. Ja muszę coś dodać. Proszę. Przepraszam. Otóż, bo Pan mnie sprowokował. Jasne. Na pewno, po pierwsze do Pana Przewodniczącego mam taką, bo Panowie pokazali znaczenie systemu wartości i systemu edukacyjnego. Ukazała się niedawno książka Pana Profesora Hausnera. Ja nie pamiętam tytułu zasadniczego, ale tytuł, podtytuł jest Ku ekonomii wartości. I moim zdaniem warto na ten temat by było porozmawiać. Sami Państwo wyciągają te problemy. Ale ten system pomiaru, bo mówimy w gruncie rzeczy o pomiarach i to nam się wymyka. No, pan Kuczyński powiedział, jeszcze bardziej podkreślił to, jak bardzo tygrys wymknął się z klatki. No, tak po pierwsze, ale trzeba go spróbować do tej klatki zagonić, nawet jak to będzie trudne, jak będzie może pokolenia trwało, bo inaczej zniszczona zostanie nasza planeta, a od nas też sporo zależy, jak będziemy na to reagować. Jeżeli ten szef Patagonii pisze, zastanów się zanim kupisz nową odzież, może to ci jest wcale niepotrzebne, my ci nareperujemy. No to my się zastanawiajmy, czy my rzeczywiście, no niekiedy nie chcemy kupować, a musimy, jak te przedłużacze, czy tam ładowarki. I jeszcze to, co chciałam dodać, to Marina Mazzucato, nie wiem, czy Państwo kojarzą to nazwisko, to jest autorka książki, która się bardzo biznesowi nie podobała, a książka nazywa się, to jest Włoszka, która pracuje na Zachodzie, w Stanach, trochę w Wielkiej Brytanii. Ona, bardzo świetna osoba, proszę sobie koniecznie zapamiętać to nazwisko, i ona napisała książkę, przetłumaczona jest na język polski, Przedsiębiorcze Państwo. No ona na podstawie Stanów Zjednoczonych, że Microsoft nigdy by nie był Microsoftem, gdyby nie technologie NASA, które udostępniło państwo amerykańskie prywatnemu biznesowi. To niech teraz ten biznes daje dywidendę odpowiednią dla państwa od tych technologii. To w największym skrócie. A teraz napisała książkę w końcu, no nie teraz, chyba na początku ubiegłego roku, albo nawet w końcu 18 się ukazała, ale nie wiem, czy ona jest przetłumaczona, ja nie zauważyłam. Książka nazywa się The Value of Everything, czyli wartość wszystkiego. I pod tytuł mam mniej więcej tak, ja już nie pamiętam, jak on brzmi po angielsku, coś tam, jakie my szwindle robimy z wartością. I teraz ona zadaje takie pytanie. I to jest, odnosi się do Pana wypowiedzi. Że przyjęło się w tym systemie bulimicznym, że to jest warte, co ma dużą cenę. Jak ma dużą cenę, to jest dużo warte. I ona zadaje pytanie, co jest bardziej warte? Czy praca nauczyciela, który od początku kształtuje nas od przedszkola, nasze mózgi i sposób myślenia, czy praca bankowca albo analityka finansowego, czy bankowca, który przekłada pieniądze z jednej kieszeni do drugiej? Zadaje takie pytanie, sama sobie odpowiada, że jednak ten nauczyciel to jest większa wartość. To dlaczego bankowiec zarabia parę milionów rocznie, a nauczyciel kilkadziesiąt tysięcy rocznie? I ona stawia całą masę takich dzisiaj dla niektórych neoliberałów, co są głupie pytania. I pewnie ona już do końca zostanie znienawidzona przez różnych neoliberałów. Więc proszę Państwa, ja uważam, że jednak, że to są fundamentalne problemy. Co my ludzie zrobiliśmy z systemem wartości? W ogóle po pierwsze nastąpiło oderwanie ekonomii od etyki, a na początku to była jedność, na etyce wyrosła ekonomia. Najpierw była teoria uczuć moralnych Smitha, a potem on dopiero na tym tle napisał Bogactwo narodu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie głosy w dyskusji. Przede wszystkim dziękuję oczywiście naszej panelistce i naszemu paneliście. I na koniec takie odwołanie do niedalekiej przeszłości, bo faktycznie przypomniałem sobie, kiedy Pan Kuczyński był po raz ostatni na spotkaniu organizowanym przez nasz ośrodek i to było
na pewno około 5 czy 6 lat, 6 lat temu. Wtedy prowadziliśmy cykl debat o kryzysie demokracji i mieliśmy dyskusję o relacjach między rynkiem a demokracją. Pan występował wtedy razem w parze z Rafałem Wosiem i rozmawialiśmy właśnie o tym, jak rynki wymknęły się spod demokratycznej kontroli społeczeństw. I wydaje mi się, że ten problem po tych 5 czy 6 latach jest problemem ciągle nierozwiązanym. Być może gorzej. I tutaj chciałem się cofnąć o rok, gdy rozpoczynaliśmy ten cykl debat i w tej debacie brał udział także pani profesor Mączyńska, pan profesor Nelke z Niemiec i także był wtedy Rafał Woś i tam doszliśmy do jednej takiej wspólnej konstatacji, a tytuł brzmiał 10 lat po kryzysie, zwany przez Stiglitza w tym raporcie wielką recesją, odróżniając od wielkiego kryzysu lat 20 pod względem nazwy. Doszliśmy do takiej konstatacji, że wtedy po wielkim kryzysie lat 20 szybko na stole pojawiły się alternatywy polityczno-ekonomiczne. One były oczywiście bardzo różne, no niektóre były tragicznymi w skutkach eksperymentami, ale jednak mimo wszystko pojawiały się niemal natychmiast, pojawiły się i były wcielane w życie alternatywne rozwiązania. A dzisiaj jesteśmy już ponad 10 lat, bo to jest 2008, no to już jest 12 lat i ciągle operujemy. Bo to nie był taki kryzys. Być bo tamten kryzys 2007-2009, przepraszam, ale on się nijak nie ma do wielkiej depresji lat 30, kiedy ludzie stali w kolejkach po pracę, po zupę i tak. No to, to zupełnie co inna skala. Tu nikt nie stoi w kolejce po zupę, tak, bo jest gospodarka nadmiaru. I właśnie na tym do tego chciałem nawiązać, bo to jest taka konstatacja, jaka się. Bo to były konstatacje z tych poprzednich debat, a moja konstatacja z tej dzisiejszej debaty, no to jest pytanie o tą realność zmiany, tak? O tą zmianę paradygmatu, która się przejawiała także w zmianie dominującego miernika, bo wybór miernika także oznacza wybór pewnej polityki gospodarczej. No i tutaj to pytanie moim zdaniem... Tak, oczywiście. I to pytanie, już kończymy, i to pytanie jest otwarte, tak? Czy ta zmiana będzie możliwa tylko w momencie takiego wstrząsu porównywalnego do tego, co działo się 100 lat temu? Jestem pesymistą. Czy też na przykład pana uwaga, że edukacja ekonomiczna bądź zmiana mentalności obecnych elit to wystarczy? Wydaje mi się, że to jest takie pytanie otwarte, na które każdy z nas musi sobie udzielić odpowiedzi. Kończąc, chciałem Państwu jeszcze raz bardzo podziękować. My planujemy jeszcze w tym roku kilka debat ekonomicznych. Mam nadzieję, że będziemy także mogli gościć w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. Bardzo jest Pan redaktor Robert Olesiński, który tym wszystkim... Tak jest. Natomiast przy okazji chciałem Państwa zaprosić 13 marca. Robimy wspólnie z Fundacją Beta i z Fundacją Global Lab, zajmującą się polityką międzynarodową, dyskusję o perspektywie Green New Deal. I ta dyskusja odbędzie się 13 marca o godzinie 18 w Bibliotece Miasta Stołecznego Warszawy na ulicy Koszykowej. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych, najlepiej też na Facebooku. Będziemy mieli także tam gości z Niemiec. No i mam nadzieję, że będziemy mieli także okazję wrócić do tego naszego cyklu ekonomicznego i także do rozmów z panią profesor Elżbietą Mączyńską i panem Piotrem Kuczyńskim, którzy naszym debatom towarzyszą już dużo dłużej. A tymczasem chciałem Państwu życzyć miłego wieczoru i także zaznaczyć... Mimo wszystko. Tak, miłego wieczoru i zaznaczyć, że jak każde nasze spotkanie zostało ono zarejestrowane, film będzie dostępny na naszej stronie na Facebooku, więc jeżeli chcielibyście się podzielić ze swoimi znajomymi tym nagraniem, to ten link będzie dostępny. Miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dziękuję.